Hej, hej, witam na moim kanale. Jeżeli dobrze liczę, dziś dzień trzeci Vlogmasa. Teoretycznie dziś powinny ukazać się nowości kosmetyczne, ale jako, że jesteśmy tuż po Black Friday, klączy wcale nie ma za dużo, stwierdziłam, że pominiemy w tym tygodniu nowości, zrobię coś innego i przetestuję dzisiaj markę, o której marzyłam o testowaniu tej marki cały rok, tak naprawdę, ponieważ w moich postanowieniach właśnie zeszłorocznych, które nagrywałam, nie wiem, jakoś listopad, grudzień w zeszłym roku, mówiłam Wam, że bardzo, bardzo chcę spróbować Victoria Beckham. I czekałam tak naprawdę cały rok na to, żeby zrobiła jakąkolwiek przecenę, nawet mówię 15%, cokolwiek, tak żebym czuła się po prostu, wiecie, dobrze z sobą, że zamawiam kilka produktów, a nie jeden. Miałam nadzieję na jakąś wyprzedaż letnią, ponieważ słyszałam, że w poprzednich latach tak się zdarzało, że właśnie latem były jakieś wyprzedaże, natomiast nie wiem, albo przespałam, chociaż starałam się to śledzić dosyć dokładnie, albo po prostu nie było. Także dopiero teraz na Black Friday Victoria w końcu dała nam upust 20%, później w ostatni dzień, czy chyba właśnie w prawdziwy piątek, sam piątek, albo to był Cyber Monday, nie pamiętam, był jeden dzień w każdym razie, w którym robiła nawet 25%. Więc to jest taka notatka i dla Was, i dla mnie pewnie na przyszły rok. Natomiast mnie udało załapać się na 20% i z tego i tak bardzo się cieszę. Paczuszka do mnie przyszła. Przyszła tak naprawdę bardzo szybko, w kilka dni. Nie spodziewałam się, że aż tak szybko to będzie. No i troszeczkę czekała na to, żebym mogła się nią pobawić. Także dzisiaj to zrobimy, pokażę Wam, co zamówiłam. No i oczywiście nałożę te produkty na twarz, no bo jak widzicie, moja twarz jeszcze nie jest skończona. Także przejdźmy do zawartości paczki. W paczce mamy taką kartkę od Victorii z całkiem fajnym zdjęciem jej. To wydaje mi się jest zdjęcie z kolekcji perfum, ponieważ niedawno Victoria wydała też perfumy. Mam zresztą próbkę tych perfum tutaj, także całkiem miło. Natomiast samo zamówienie zostało zapakowane, słuchajcie, w taką fajną torbę, taką wiecie, typową szmacianą, jak to się mówi. To jest bardzo podobny materiał do tego, w którym przychodzą nam na przykład próbki z Diora albo generalnie zamówienie właśnie z tych większych domów mody, także nice touch. Zamówiłam 5 produktów, które najbardziej kojarzą mi się z tą marką, ale przyznam, że widziałam tam bardzo dużo ładnych rzeczy, także jeżeli to wszystko się sprawdzi, to jest szansa, że wrócę na tą stronę pewnie w przyszłym roku, już nie teraz. Teraz już mi wystarczy. Ale zanim jeszcze zacznę pokazywać, powiem tylko, że wybierałam rzeczy po prostu, które mi się podobały. Kolory zwłaszcza, które mi się podobały jako takie. Natomiast nie próbowałam z tego zrobić jakiegoś kompletnego make-up looku, także nie wiem, czy to w ogóle będzie pasować wszystko do siebie, ale nie z tym zamierzeniem to kupowałam. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. To, co mnie chyba najbardziej zdziwiło, tego od razu zaczniemy, to jest paleta cieni. Tak, to jest wielkość palety cieni. Smoky Eye Brick. Ja wybrałam sobie w kolorze Tuxedo. Najpierw pokażę może Wam bardzo fajne, takie zwykłe, wiecie, kartonowe opakowanie, ale ja akurat lubię takie proste formy, jeżeli chodzi o opakowania. To jest paletka cieni, słuchajcie. Jest malutka, co mam tutaj, do czego mogę porównać. Mam na wierzchu paletę Lisy Eldridge, więc tak wyglądają obok siebie. Mam też mini paletkę Nataszy tutaj, akurat na biurku, także zobaczcie, to jest no malutkie, bardzo malutkie, ale bardzo podoba mi się tutaj ta faktura, ten wzór, taki żółwi, tak to się mówi po polsku. Musicie mi naprawdę pomóc, jak się takie rzeczy wymawia po polsku, bo ja znam angielskie nazwy. Sama paletka natomiast jest całkiem ciężka. Ma w środku też lustereczko. Ja wybrałam sobie tą wersję taką chłodną, w szarościach. Po prostu uznałam, że tej będę najwięcej używać, ponieważ te pozostałe wersje kolorystyczne były takie, zawsze jakiś cień mi tam nie pasował. Albo był, wiecie, taki mocno brzoskwiniowy, albo różowy. Generalnie jakaś tam tonacja mi nie pasowała, natomiast to była chyba jedyna paleta z tych wszystkich na jej stronie, która w 100% mi odpowiadała. Także stąd wybór kolorystyczny. Widzę takie lekkie drobinki w tych cieniach, także nie spodziewam się, żeby to były takie totalne maty, ale zaraz ją oczywiście zesłoczuję, zobaczymy. Poza tym zamówiłam też jeden cień w słoiczku, czyli ten słynny Lid Luster. To mają być takie cienie bardzo skrzące. Odpowiedniki u Charlotte Eyes to Mesmerize, Tom Ford też takie ma. Robiłam Wam niedawno taki odcinek o cieniach typu One and Done. Tam zapraszam, jeżeli lubicie takie cienie właśnie pojedyncze w słoiczkach najczęściej, które
ładnie skrzą, to tam zapraszam na słocze i na wszystkie informacje. Bardzo ładne opakowanie. Następny słoiczek do kolekcji. Podoba bardzo mi się właśnie forma tego. Tutaj możecie tutaj zobaczyć już kolor. Kolor wybrałam Velvet. Bardzo dużo kolorów mi się podobało, także znowu zobaczymy jak z formułą i jeżeli będzie ładna, to może będzie też więcej tych kolorów. W środku jest taka zatyczka, co już nam mówi, że jest to cień, którego czasem należy sprasować, nie jest taki do końca mokry. I tak wygląda kolor, który ja wybrałam. On miał być lekko zielonkawy i chyba jest. Bardzo ładnie się skrzy. Trzeci produkt, który jest również bardzo znany dla tej marki, to są linery do oczu, kredki. Kredki satynowe, które mają też połyskujące drobiny. I tutaj wybrałam sobie kolor, też chyba jakiś zielony mi się wydaje. Tak, kolor nazywa się Sequin Green. No kredka tutaj wygląda jak kredka, ale zobaczmy jak wygląda sama końcówka. Zaraz zrobię swatcha. Ale rzeczywiście widzę te takie złote drobinki w tym nawet. I z drugiej strony mamy tutaj taką gąbeczkę, którą możemy sobie rozcierać. Ja co prawda nie lubię rozcierać takimi rzeczami, także i tak będę to robić pędzlem. No ale jest, jeżeli ktoś lubi. Czwarta rzecz, którą kupiłam, to takie duo do brązowienia. Matte Bronzing Brick. I to jest naprawdę już ciężkie i dużo większe niż ta paleta cieni. Spodziewałam się, że dla porównania, paleta cieni, a to jest to duo brązujące. No troszkę różnicy w wielkościach jest. Raczej spodziewałabym się właśnie, że to będzie paleta cieni, ale spójrzmy na to. Wahałam się pomiędzy dwoma kolorami, tymi najjaśniejszymi. Był pierwszy, między pierwszym a drugim, może tak. Zdecydowałam się na koniec końców na numer 02, także to jest 02. Po prostu wydawał mi się na swatchach nieco bardziej, może inaczej, nieco mniej żółty. Także stąd taki wybór koloru, ale widzę, że to był chyba dobry wybór. Chyba tak. No i ostatnia rzecz to była szminka. Nie mogłam się powstrzymać, jak zwykle. Zwłaszcza, że jestem na jakiejś fali szminkowej. Seria szminek ma bardzo fajną nazwę, bo jest to Posh Lipstick. A kolor, który wybrałam, słuchajcie, to Spice, czyli mamy Posh Spice. Absolutnie przepiękny komponent. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Właśnie słyszałam, że przepiękna jest to ten design tych opakowań od Victorii. I nie ukrywam, że to też był jeden z powodów, dla którego chciałam spróbować tej marki. Kolor szminki jest taki. To miał być po prostu jakiś nudziak. Także mam nadzieję, że zagra z tym wszystkim. Ponieważ mam chłodną paletę, mam zieloną kredkę i złoto-zielony cień, także do tego nudziakową szminkę. Nie wiem, czy to zagra, słuchajcie, ale spróbujemy. Do tego wszystkiego dostałam taką próbkę trzech perfum, właśnie tych nowych, które wyszły. No one są tutaj takie, wiecie, muszę je odlepić, żeby sobie je powąchać, także nie wiem, czy to będę robić teraz. Może wrzucę je po prostu do tego odcinka z perfumami, który będzie już niedługo, bardzo niedługo. Ale dostałam też taką próbeczkę, troszeczkę większą, jednego z tych perfum. Jeżeli pamięć mnie nie myli, mogłam nawet wybrać którego z tych trzech i wybrałam ten Sweet 302. I to jest już taka klasyczna próbeczka, ile tutaj ma? Mililitr? 2 mililitry, także sprawdzimy. Nie. Od razu mówię nie. Strasznie mocno pirmo czuć. I co tutaj jest jakby pieprz? Tutaj z drugiej strony tych karteczek jest napisana jakiś tam, wiecie, marketingowy bełkot, ale jest właśnie napisane, że jest tutaj czarna wiśnia. Tego nie czuję, szczerze mówiąc. Ziarna czerwonego pieprzu, do tego pirzmo, czarna skóra i liść tobako. To może być to, co mnie tak odrzuca. Nie, zdecydowanie nie. W ogóle raz psiknęłam i wszędzie mi się tutaj unosi ten zapach. Nie wiem, czy wytrzymam. Mam nadzieję, że mnie głowa od tego nie rozboli. Jeżeli chodzi o te pozostałe dwa cienie, może już sprawdzę teraz, żeśmy mieli to z głowy. Następny cień. Serio mówię cień. Następny zapach to jest Portofino 97. To mi przypomina jakąś maść z dzieciństwa. Ale mam flashbacki teraz.
Czym to pachnie? Kalebryjska bergamotka, czarny pieprz, bursztyn, patchouli, wetiver. Czyli ta wetiveria nieszczęsna, której ja nie lubię. Której nauczyłam się, że nie lubię w ostatnim odcinku perfumowym. Nie odrzucam je tak bardzo jak ten biały, ale kojarzy mi się bardzo z maścią. Także też raczej zakupu dużej butelki nie będzie. I ostatni zapach, żółty. Sun Easy Draw Drive. Nie wiem, czy tak to się wypowiada. No i zobaczmy jeszcze ten. Ten ciekawszy, bardziej kwiatowy i taki cieplejszy zdecydowanie. Tutaj mamy marakuję, różową peonię, do tego róże, szafran, wanilię, czarny bursztyn. Tak, chyba ten mi się najbardziej z nich wszystkich podoba. Aczkolwiek muszę przyznać, że żaden jakoś szczególnie mi tutaj nie wpadł do nosa. Także perfumy mamy za sobą. Słuchajcie, zaczynajmy się malować, bo jeszcze dużo dnia przede mną. Zacznę więc od bronzera. Bronzer, tak jak Wam już pokazywałam, w ogóle piękne opakowanie, ciężkie, bardzo ciężkie. Lusterko też wydaje mi się całkiem niezłej jakości. No i sprawdźmy, mamy tutaj dwa kolory, bardzo aksamitna formuła. Kolory wyglądają tak. Tak naprawdę oba będą dobre do przyciemniania, do brązowienia skóry. Spróbuję może najpierw tym ciemniejszym. Zobaczymy na jednej stronie twarzy. Biorę więc ten ciemniejszy. Otrzepuję i jedziemy. Nie ma się czego wklepywać czy rozcierać. Muszę zobaczyć, co to za formuła. Kolor wydaje mi się tutaj troszkę pomarańczowy. Troszkę. Tak więc wygląda ta część ciemniejsza. Zmienię teraz pędzel i spróbujemy tą jaśniejszą. Nie mam chyba takiego dobrego pędzla czystego. Także wezmę sobie ten od pudru od Sigmy z kolekcji właśnie z Piękną i Bestią. Jako, że jest to jaśniejszy kolor, to myślę, że ten duży pędzel tutaj nie będzie przeszkadzał. Ale podoba mi się, że to również ma kolor. To nie jest taki, wiecie, jasny, który znika tak naprawdę na naszej twarzy. To również jest bardzo ładny kolor. Dużo mniej żółty, to na pewno. I tak to wygląda. Tutaj, no widać, dużo delikatniej. Tutaj trochę mocniej i jakby troszeczkę, nie wiem, żółto-pomarańczowo. Ciężko mi zobaczyć tutaj w podglądzie. Ale pachnie mi ta ręka, nie mogę, słuchajcie. Spróbuję sobie zmyć tak chusteczką do demakijażu, ale nie wiem, czy to mnie przeszło. Wracając do bronzera. Wydaje mi się, że będę łączyć te kolory, ponieważ no, ta strona jest rzeczywiście troszkę tak zbyt żółta, natomiast to jest za mało dla mnie. To jest zbyt delikatne, także połączę sobie teraz te dwie strony i zaraz wrócę. Nałożymy razem róż i rozświetlacz, mimo że to nie jest nic od Victoria Beckham. Ok, teraz jestem zadowolona, tak to zostawię, wymieszałam po prostu oba razem. Bardzo ładna, taka delikatna formuła, bardzo jedwabista, sucha też. Nawet jak na formułę pudrową uważam, że jest dosyć sucha, także zależy co lubicie. Ja ostatnio preferuję się bardzo w kremach, także generalnie używanie suchej formuły jest dla mnie trochę dziwne, ale podoba mi się to wykończenie, bardzo ładnie scalił się z makijażem pod spodem. Także jestem jak najbardziej zadowolona i jestem zadowolona z tego, że wzięłam tą dwójkę. Myślę, że jedynka byłaby dla mnie za jasna. Jeżeli chodzi o róż, słuchajcie, to użyję tego drugiego koloru z LMS, którego jeszcze nie używałam. I jest to Hanky Panky. Piękne. Głęboki, ale wierzę, że będzie dobrze. Do jego nałożenia wezmę już taki mniej zbity pędzelek. No i spróbujmy. Się zawsze boję tych różów, a one potem wcale nie są takie straszne. Muszę głębiej tutaj pogrzebać, widzę. Ja generalnie nie lubię takich formuł, których muszę dużo nabierać na pędzel, żeby je rozetrzeć na twarzy i mieć jakikolwiek pigment.
Właśnie dlatego, że ja mam cerę suchą, także każde takie szarpanie, nawet delikatnym i fajnym pędzlem po twarzy, mam wrażenie, że mi tą skórę troszeczkę podrażnia i że czasami wycieram sobie nawet to, co mam pod spodem. Także dlatego ja wolę po prostu mocniejszy pigment, który delikatnie tylko rozetrę, niż takie, które muszę budować i budować i budować. No tutaj to może być kwestia zarówno tego, że pędzel jest taki mało zbity, bo nie chce mi się wierzyć, żeby jeden z ich ciemniejszych kolorów był tak delikatny. Muszę przyznać, że ładnie wygląda na twarzy, ale spodziewałam się, że będzie troszkę mocniejszy, a jednak ten efekt jest taki, znaczy teraz jest już dobry, taki jak mi się podoba, ale nie wiem, czegoś mi tutaj brakuje. Bardziej podobał mi się ten poprzedni kolor Maiden's Blush, który Wam pokazywałam kilka dni temu. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, tutaj nie będzie nowości, tutaj będzie po prostu Pat McGrath, natomiast zauważyłam na jej stronie, że właśnie ten kolor jest znowu w ofercie. To jest Venusian Nude, to jest rozświetlacz z którejś kolekcji chyba świątecznej zeszłego roku. Generalnie jest to rozświetlacz, który nie powinien się już pojawić na stronie, dlatego tak zwróciłam na to uwagę, że on jest dostępny. Dodatkowo w tej chwili Pat McGrath w dalszym ciągu ma wyprzedaże, także polecam zajrzeć, jeżeli szukaliście oczywiście tego rozświetlacza, jeżeli nie, to nie ma co. Ja bardzo lubię rozświetlacze od Pat i myślę, że nawet jeżeli kiedyś bym z tą marką troszeczkę rozeszła się na boki, to myślę, że rozświetlaczy raczej nie zrezygnuję z nich po prostu, bo no są piękne. Błysk naprawdę piękny, tafla, spory też wybór kolorów, zwłaszcza z tej takiej standardowej serii, bo to tak mówię, jest chyba świąteczny, wydaje się, że zeszłego roku. Natomiast nawet w tej standardowej ofercie ma bardzo fajny rozświetlacz. A dla bladzioków już zupełnie ten pierwszy Lunar Nude, tak? Bardzo fajny. Okej, tak to zostawiam, przechodzimy w końcu do oczu. Nie mogę, jakie to jest maleństwo, po prostu rozbraja mnie to totalnie. Zesłoczyłem na początku wszystko, paletkę, te kredki i ten cień pojedynczy. Tak wyglądają cienie. Bardzo podoba mi się zakres kolorystyczny, że mamy naprawdę w zasadzie biały i czarny plus dwa cienie pomiędzy. I czy ja dobrze widzę, że tak, ten na końcu tutaj ma delikatne drobinki, to jest ten na małym palcu u mnie. Wydaje mi się, że jedynie czerń, która też jest imponująca, że tylko ta czerń nie ma w sobie żadnych drobinek. Najmocniej drobinki widać w tym cieniu na końcu, aczkolwiek mówię, poza tą czernią wszystkie mają w sobie troszeczkę błysku. Teraz czas na to cudeńko w słoiczku. Oj, tutaj też ładnie wygląda. To miało być takie antyczne złoto, ale z dodatkiem oliwki, z dodatkiem zieleni i wydaje mi się, że tak to tutaj wygląda. Swatch idealny, słuchajcie, wszystko mi z palca zeszło i zobaczcie, nałożyłam specjalnie obok tej palety cieni, żeby też zobaczyć, jak to razem zagra. Wydaje mi się, że nie będzie źle. Coś z tym zdziałamy. No i została mi jeszcze kredka, której też będę chciała dzisiaj użyć. Kredka w kolorze Sequin Green. Kredeczka jest mega miękka, ale to jest zupełnie inny odcień zieleni niż chociażby ten cień w słoiczku. Również zieleń, ale taka zieleń bardziej leśna. Do tego złote drobinki. Bardzo ładnie się skrzy. Ciekawa jestem, czy będzie się też tak skrzyła na linii wodnej i na oku. Wszystkie kolory bardzo mi się podobają. Także już bez zbędnego gadania, jeszcze nie mam bazy na sobie. Także baza od Nataszy Denone najpierw. Bardzo fajne jest też to lusterko w tej paletce, mimo że ono jest naprawdę maciupcie. To jest bardzo dobrej jakości i w sumie widzę wszystko, co muszę widzieć. Dobrze, teraz jestem już gotowa, więc zaczynam najpierw od tego najjaśniejszego cienia, którego skupię go sobie od wewnętrznej strony. Ja, jak wiecie, lubię bardzo matowe wewnętrzne kąciki, zwłaszcza właśnie w tym kolorze. To jest taka złamana biel, złamana troszeczkę jakby ekri. Bardzo ładny cień, bardzo ładnie też się tutaj blenduje póki co. Podjadę nim może też tutaj trochę pod łuk brwiowy, żeby już mieć to załatwione.
Następnie biorę kolejny dzień, ten jasno-szary, i nim sobie zaznaczę załamanie powieki. Ten pędzelek mieści się tak, słuchajcie, akurat w tej wyprasce, na dnie z wypraska, bo to wszystko jest ze sobą jakby połączone. Ciekawa jestem, jak to będzie z jakimś zanieczyszczeniem tego największego, najjaśniejszego cienia. Ale póki co zdmuchuję i nic tutaj w niego nie wchodzi. Bardzo ładny, szary. Wiem, że na pewno wiele z Was ma już dosyć tych chłodnych palet, bo ostatnio ich pojawiło się naprawdę bardzo dużo. Więc wszyscy, którzy lubią ciepełko i ciepłe palety, pewnie mają już dosyć. Ja osobiście lubię obie strony mocy, także jestem zadowolona. Może użyję tego najbardziej błyszczącego, ciemnego szarego w zewnętrznej części oka. No, on i tak jest, słuchajcie, mocny. Bardziej mocny niż sądziłam, że będzie. Ale przepięknie się połączył z pozostałymi matami. Naprawdę ładnie. Ale gdzieś te drobinki jakby gubi, nie wiem, czy tylko ja ich nie widzę. Ale na słoczu były wyraźne drobinki. Na oku ich nie widzę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze, ale no jeżeli ktoś się spodziewał tych drobinek, no to pewnie byłby zawiedziony. Czarnego dołożę sobie w samym kąciku, jak już nałożę tą piękną zieleń na powiekę. Spróbuję najpierw palcem, zobaczymy, jak to wygląda. Zawsze można pędzlem dołożyć. No i piękny jest ten dzień, kurczę. Z drugiej strony nałożę pędzelkiem, zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Leciutko bardzo spryskałam ten pędzelek, żeby się lepiej trzymało po prostu. No i wydaje mi się, że jakby lepsze krycie było, lepszy błysk. Mocniejszy na pewno efekt daje niż to palcem. Dołożę sobie teraz tego najjaśniejszego białego cienia znowu wewnętrzny kącik, bo troszeczkę no, przykryłam zielenią. Na razie tak to zostawię. Nakładam kredkę na linię wodną. Nie wiem, czy bardzo widać jakiekolwiek tutaj błyskotki na tej linii wodnej, ale nakładała się bardzo przyjemnie i kremowo. Teraz dolną powiekę zaznaczę może na początek tym jaśniejszym szarym. No i jeszcze tego czarnego chciałabym gdzieś spróbować, ale już tak się przyciemniłam, że nie wiem, czy to zagra. Może tak bardzo, bardzo delikatnie spróbuję tego czarnego dodać na zewnętrznych kącikach. Pigment jest i to mocny. Próbuję go tak wklepać miejscowo. I wygląda to chyba całkiem nieźle, słuchajcie. Okej, słuchajcie, nałożę maskarę i powrócę Wam się pokazać już w całości. I tak to wygląda z nałożoną maskarą. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę fajnie. Zwłaszcza ten cień na powiekach. Wydaje mi się, że fajnie podbija moją tęczówkę. Wokół mamy po prostu glam, szary glam. Także też wydaje mi się, bardzo fajnie to wygląda, bardzo wieczorowo. Aczkolwiek ja tak chodzę na co dzień, więc dla mnie jest to makijaż dzienny, można powiedzieć. Okej, słuchajcie, została nam szminka. Dlatego zmyłam sobie ten błyszczyk, który miałam przed chwilą. I najpierw ją zasłoczuję na ręku, żeśmy zobaczyli, jaki to jest dokładnie kolor. A następnie spróbuję dobrać jakąś konturówkę z mojej obecnej już kolekcji. Kolor jest dosyć ciepły. Trochę pomarańczowy. Może wiecie, że ja za pomarańczem nie przepadam. Wydaje mi się, że na stronie opisywany był ten kolor jako taki średni ginger. Więc w teorii zgadza się. Jeżeli chodzi o konturówkę, ta jest nieco trochę bardziej różowa, ale myślę, że nie.
bez sensu. Chociaż nałożę tą. Już ją wyjęłam, także niech będzie. To jest Rare Beauty w kolorze Talented, jeżeli się nie mylę. Tak, Talented. I pora na szminkę. Zobaczmy. A, nie jest źle. Jest może nieco cieplejsza niż ja lubię na co dzień, ale przyznaję się, że jest to całkiem fajny kolor. Niekoniecznie znowu do tych oczu, tak jak mówię, wybierałam po prostu kolory, które mi się podobały albo które gdzieś słyszałam, że były polecane. Ta szmineczka akurat jest oznaczona na stronie Victoria jako ulubiona szminka Victoria, pewnie dlatego nazywa się Posh Spice. I ją zdecydowanie widzę w takim kolorze, także może to stąd. Muszę powiedzieć, że bardzo podobał mi się ten test. Jeżeli chodzi o bronzer, świetny kolor. Bałam się naprawdę, czy jednak ta jedynka, czy dwójka, ale widzę, że dwójka jest super, zwłaszcza zmieszana. Wydaje mi się, że pasuje do mnie bardzo fajnie. Sam komponent też jest ciężki, jest bardzo taki luksusowy. Rzeczywiście widzimy, za co płacimy. Jestem zachwycona paletką cieni, mimo tego, że jest to taki maluszek, jak nie wiem, dla krasnoludka. Ma też bardzo ciekawe ułożenie tych cieni, nie mamy osobno wyprasek. Mimo wszystko nic mi się tutaj nie mieszało, póki co przynajmniej. Nie wiem, co będzie, jeżeli jeden cień zużyje mocniej niż drugi. Szczerze mówiąc, myślę, że mi to nie grozi, także może nie powinnam się nad tym nawet zastanawiać. Ale zaczynają mnie teraz ciekawić te wersje, które mają w sobie cienie błyszczące. Wydaje mi się, że większość z tych palet jest matowa albo właśnie taka niby zawierająca drobinki, tak jak tutaj ten cień, ale jednak na oku ich nie widać. I jest jedna taka kosteczka z samymi błyskami. Mam nadzieję, że się nie mylę teraz, ale tak mi się kojarzy. To też jest fajna opcja, jeżeli kolorystycznie by coś pasowało, to myślę, że jest to warte spróbowania. Ja jestem bardzo zadowolona z tego właśnie wariantu kolorystycznego. To są kolory, które ja chętnie używam. Wiecie, że lubię bardzo moją paletę Zinon. Mam też kilka innych, chłodniejszych palet, o których wspominam od czasu do czasu na swoim kanale. I wiecie, że ja lubię właśnie takie chłodne maty. Po części dlatego, że one właśnie pasują do każdego błysku. Prawie każdego. Także posiadając taką małą paletkę, mogę sobie zmieniać te cienie właśnie typu One and Done. Takie maluszki, czy ten, czy jakiś inny. I po prostu w bardzo łatwy sposób zrobić makijaż oka. Wydaje mi się, że naprawdę wyszło to bardzo dobrze. Cienie są z tych bardziej suchych, ale blendują się znakomicie. Nie miałam żadnych problemów z blendowaniem, z łączeniem się tych kolorów razem. Pigmentacja też była bardzo dobra. Naprawdę, piątka z plusem, super. Jeżeli chodzi o to małe cudeńko, nie takiego koloru się spodziewałam. Znaczy, kolor bardzo mi się podoba, nie zrozumcie mnie źle. To jest zdecydowanie kolor, który służy moim oczom. Ale jakoś na swatchach wyglądał mi troszeczkę jaśniej. Może był bardziej roztarty, może po prostu kwestia nałożenia. Dlatego też nie mogłam dojechać nim do wewnętrznych kącików, bo jest po prostu no, dosyć ciemny jak na to miejsce i na mojej budowie oka. Widziałam tam natomiast bardzo dużo różnych kolorów, także tych jaśniutkich szampanów, takich rose gold, typowych jasnych kolorów. Także kto wie. No i co zostało? Została jeszcze kredka. Kredka, która nie miała dzisiaj szansy jakoś zabłysnąć w moim makijażu, no bo użyłam jej tylko na linii wodnej. Natomiast to jest piękny kolor i na pewno będę jej używać albo na dolnej powiece, albo do, nie chcę powiedzieć, że kreski, bo wiecie, że jak kreski to tak nie bardzo, ale do czegoś a la kreska, do na przykład podkreślenia górnej linii rzęs, na pewno znajdę dla niej zastosowanie. Kolor też jest bardzo wyjątkowy, nie mam takiego w swojej kolekcji. Jeżeli chodzi o szminkę, naprawdę przyjemna formuła, kolor może nie jest taki w 100% mój, ale byłam bardzo ciekawa i nie żałuję, że ją kupiłam. Ale teraz widzę po prostu, dlaczego jest tak bardzo lubiana, jest bardzo kremowa, lekka na ustach, lekko się błyszczy, ale też nie aż tak bardzo. Jeżeli chodzi o trwałość, na pewno nie będzie super trwała, to jest kremowa pomadka, także nie spodziewam się tutaj niczego wielkiego. Także podsumowując, bardzo udany haul, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że udało mi się spróbować tej marki w tym roku. Już na końcówce roku, ale jednak udało się. Jest to na pewno marka, której będę chciała się w dalszym ciągu przyglądać mocno i może podczas następnej wyprzedaży, która kto wie kiedy będzie, czy znowu nie za rok, na pewno jeszcze coś tam do mnie wpadnie. Duży, naprawdę duży plus za opakowania, bo wiele marek, nawet tych luksusowych, nie wywiązuje się tak ładnie, jeżeli chodzi o tą część opakowań. I opakowania czasem są ładne, ale są na przykład, wiecie, takie plastikowe i czuć, że to nie jest
To nie jest to. Tutaj czuć naprawdę luksus w ręku. Także to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, co myślicie o tych produktach. Czy próbowaliście może Victoria Beckham? Z tego co wiem, są jakieś problemy z wysyłką do Polski. Tak mi chyba mówiliście w którymś filmie, w którym mówiłam, że kupiłam te produkty. Sprawdzę to jeszcze, ale to jest naprawdę bardzo dziwne. Wydaje mi się, że jest też Victoria w Selfridges, a Selfridges wysyła do Polski, także może to jest jakaś metoda? Albo zamówić przez kogoś na przykład w UK, bo wiele z nas ma rodziny w UK czy znajomych. Generalnie dla chcącego nic trudnego, ale nie jest to oczywiście makijaż, dla którego warto się zabijać i kupować sobie bilet do UK, żeby tam go kupić. Jest wiele bardzo fajnych marek, które są dostępne dla Was lokalnie, także tak na marginesie. Ja Wam za dzisiaj już bardzo dziękuję, życzę Wam przyjemnej reszty dnia. Widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym dniu vlogmasowym. Mam nadzieję, że póki co vlogmas Wam się podoba. Dzięki wielkie, do zobaczenia, pa pa!